Rozkręcają się prace na stadionie lekkoatletycznym w Sosnowcu. Wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku obiekt będzie miał, tak jak do tej pory, sześciotorową bieżnię o długości 400 metrów. Jednak teraz zyska atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego. To obiekt, który przechodził remonty w 2005 i 2009 roku, ale jest mocno użytkowany i ta nawierzchnia tartanowa zwyczajnie się już zniszczyła, stąd też ta wymiana. To będzie oczywiście najwyższy koszt, jeśli chodzi o ten remont. Dodatkowo wybudujemy także miejsce do skoków z wyż, skoku o tyczce. Przebudujemy także rzutnię do rzutu młotem, bieżnię do skoku w dal. Choć umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie zeszłego roku, to dopiero od niedawna widać większy ruch na placu budowy. Powodem była niesprzyjająca pogoda. Teraz prace mają już nabrać tempa. W granicach 80% robót rozbiórkowych mamy wykonane i z uwagi na aurę te prace rozbiórkowe potrwają jeszcze, myślę, kilka tygodni. Na nie nałożą się, bo już pomału wchodzą roboty instalacyjne. Dopiero później wyłaniać się będzie obraz tego docelowego obiektu, czyli prace zasadnicze związane z wykonaniem podbudowy. No i już w takiej zaawansowanej wiośnie, myślę, to będzie maj, czerwiec, wtedy będą realizowane dopiero powierzchnie z natrysku poliuretanowego. Jeszcze w tym roku jedyny taki obiekt w Sosnowcu ma zostać ponownie otwarty. Inwestycja powinna być gotowa do końca sierpnia. Jej koszt to około 10 milionów złotych, a 1/4 tej kwoty pochodzi z rządowego dofinansowania.